profesjonalne, kompaktowe maszyny do zadań specjalnych. To właśnie z nich znana jest marka Kubota. Spotkamy je w firmach komunalnych, zakładach kamieniarskich czy ogrodach. Pomarańczowe ciągniki kompaktowe i profesjonalne kosiarki pracują w całej Polsce. Witam serdecznie w cyklu rozmów Kubota. Poznajmy się bliżej. Jest ze mną pan Waldemar Zaręba, szef sprzedaży maszyn komunalnych. Panie Waldemarze, przez 5 odcinków serii porozmawiamy m.in. do jakich prac przyda się ciągnik kompaktowy, jak sfinansować jego zakup i dlaczego kosiarki Kubota są sprzętem dla profesjonalistów. Ale przejdźmy do rzeczy. Twarde dane rynkowe pokazują, że ciągniki rolnicze Kubota z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Jak to wygląda w gamie komunalnej? Jeżeli chodzi o firmę Kubota, to może zacznę od tego, że ubiegły rok, 2018, na całkowitym rynku maszyn rolniczych, traktorów rolniczych, zakończyliśmy na trzecim miejscu z udziałem ponad 10% udziałem w rynku. Natomiast jeżeli chodzi o tą gamę maszyn komunalnych, no to tutaj sytuacja przedstawia się zdecydowanie lepiej, bo od ponad 3 lat jesteśmy liderem rynku, zdecydowanym liderem, ponieważ, dlaczego mówię zdecydowanym, w 2018 roku, proszę Państwa, w gamie od 0 do 40 koni mechanicznych udało nam się uzyskać udział rynkowy ponad 52%. Ponad 52% to jest, proszę Państwa, taka ciekawa informacja, że co druga maszyna w Polsce w tej gamie była kupowana u dealerów firmy Kubota. Oczywiście możemy ten rynek troszkę rozszerzyć. Niektórzy mówią, że przyjmujemy, że rynek maszyn kompaktowych to rynek od 0 do 50 koni mechanicznych. Tutaj również mamy udział rynkowy na poziomie 37,5% i jesteśmy oczywiście także zdecydowanym liderem. Nomenklatura firmy Kubota mówi jednak, że rynek maszyn kompaktowych to od 0 do 60 koni, a więc tutaj sprawdzamy i okazuje się, że mamy 31% udziału rynkowego i jesteśmy dalej liderem na polskim rynku. No trzeba przyznać, że to imponujące wyniki, a z czego wynika tak silna pozycja? Proszę Państwa, no skąd to się bierze? Kubota to tak naprawdę firma, która zaczęła swój biznes od małych, kompaktowych traktorków, które pracowały na małych poletkach ryżowych. Ten rynek, te traktory powoli się rozwijały, ewoluowały, coraz większe modele, coraz większe. Dzisiaj oferujemy najcięższe modele o mocy aż 175 koni mechanicznych, ale tak naprawdę powstaliśmy gdzieś tam w zaciszach tej japońskiej kuźni z tymi najmniejszymi, malutkimi traktorkami i one stanowią tak naprawdę ten prawdziwy rdzeń naszej oferty, z którego Kubota jest znana. Jeżeli chodzi natomiast o rynek kosiarek profesjonalnych, no proszę Państwa, tutaj niestety ten rynek jest niepoliczalny, nie ma w Polsce żadnych precyzyjnych statystyk, które pokazują, kto liderem, kto nie. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że mamy najszerszą z dostępnych mi informacji, najszerszą gamę kosiarek napędzanych silnikami diesla. To jest 6 głównych grup modeli i 11 łącznie typów kosiarek z silnikiem diesla. Do tego posiadamy również jedną maszynę napędzaną silnikiem benzynowym. Z informacji, jakie uzyskujemy od naszych kontrahentów, od firm, które pracują w wielu dużych miastach, możemy spokojnie domniemywać, że jesteśmy również liderem tego rynku kosiarek profesjonalnych. Na ten moment bardzo dziękuję, panie Waldemarze, za wspaniałą, ciekawą rozmowę. To jeszcze oczywiście nie koniec. Drodzy Państwo, dzisiaj, tak jak mówiłem, to już wszystko, ale wracamy już wkrótce i porozmawiamy o modelach maszyn komunalnych w ofercie Kubota. Do usłyszenia.